Kochani, dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo pierwszy raz robię makijażowy odcinek, wypragniony przez Was i z wyjątkową osobą, bo jest ze mną Agnieszka Grzelak, guru makijażowe, myślę, polskiego YouTube'a. Czy Wy w ogóle widzicie ten kadr? Po pierwsze, jest to mój gorszy profil, po drugie, mieliśmy mały problem z materiałem i taki kadr będzie przez następne 3 minuty filmu, ale potem już będzie wszystko git. Love ya. Stara, sorry, ale ja Cię oglądałam, mając te 16 lat, gdzie moja przygoda makijażowa gdzieś może nawet się zaczynała. Też będę miała do Ciebie parę pytań, parę dylematów. Okej. Moim dylematem dzisiejszym na przykład jest to, że mam brudne włosy. Takie dylematy będą. Okay. Na przykład całe życie brudne włosy, czy całe życie niezmyty makijaż? Brudne włosy. Jakby mam je teraz, a makijaż no nie mogłabym mieć ten. Mm-hmm. To jest złe dla mnie. Moja skóra by tego nie wytrzymała. No. Ale jak widzicie widzowie, nie mamy makijażu. To się zaraz zmieni, ponieważ w dzisiejszym odcinku otworzymy swoje bardziej skomplikowane makijaże. Takie kind of nawet charakteryzacje. Trochę Co mi wybrałaś, Aga? Więc wybrałam makijaż taki trochę stary. Chciałam, żeby to było coś właśnie tak jak mówisz, ciekawszego, takiego niezwykły make-up, więc wybrałam taką dosyć delikatną charakteryzację, można powiedzieć. Ja się na początku porywałam na awatara, ale może lepiej nie. Tak pomyślałam, że to mogło być trochę niesprawiedliwe, bo w zasadzie ja bym już skończyła, a ty byś jeszcze robiła te kropki i mówiła, Aga, nie widzę cię. Wybrałam ci coś takiego, elf, ale taki cute elf. Hawaii, bardzo. I tak dalej. A ja dla ciebie, kochana, wybrałam mój makijaż sylwestrowy, gdzie byłam przebrana za Jules i jest to ten makijaż. Euphoria Vibes. Mm-hmm, ale piękny. Właśnie musiałam zapytać jeszcze poza kamerą, czy sama zrobiła i zrobiła. Myślę, że nawet możemy powoli zaczynać. Mamy tutaj masę kosmetyków. Fajnie, to wiąże włosy. Jak włosy są wiązane, to znaczy, że przechodzimy do makijażu. Dobra, zaczynam po prostu od basic, od twarzy. Tutaj dużo się nie będzie działo, tak. Ale słuchaj, mam do ciebie pierwsze pytanie. Co ty zazwyczaj robisz podczas makijażu? Słuchasz czegoś? Puszczasz coś sobie w tle? Czy może oglądasz w ogóle film? Nie, właśnie filmu nie. Czasami sobie coś rzeczywiście puszczam w tle, czasami po prostu słucham muzyki, ale ja też na przykład, przyznam się, bardzo dużo pracuję. Więc wykorzystuję na przykład ten moment, żeby po prostu zadzwonić i jak gdyby jakieś kole porobić. Najgorzej dla mnie makijaż jest tym momentem w trakcie dnia, gdzie ja wyłączam mózgi tylko i słucham sprawy kryminalne. Wow! Czyli nie ma przerwy. No, raczej mało. Jako róż użyję cienia z naszej paletki, bo prawdopodobnie on dorówna temu kolorowi. W razie co mogę ci jeszcze dodać ten mój róż. Bardzo chętnie. Dobra, przyznam, że zaszalałam z tym różem. O wow, ale zaszalałam. Dobrze, jakby tego, ja podejrzewam, że tak będziesz musiała dołożyć nawet. Tak, no. Też tak coś czuję. O, różową brudkę. Ojej, ale cute. Bardzo mi się spodobał ten efekt właśnie jasnych brwi. Już właśnie przed chwilą nagrałyśmy odcinek do Agi, więc koniecznie sprawdzajcie, gdzie zamieniłyśmy się kosmetyczkami. No i Aga tutaj podzieliła moją miłość do 5 rozświetlaczy. Mam nadzieję, że Cię nią zaraziłam. Definitywnie. Powiedz mi, czy te brwi myślisz będą ok, czy jeszcze jaśniejsze? A dawaj, przyklep pudrem i jeszcze raz spróbuj. Mogę Ci nawet dać jaśniejszy korektor. Ale powiem Ci, że ta gąbeczka, w sensie ten aplikator, robi mega robotę, przynajmniej tak. Teraz przy tych brwiach. Nie napracujesz się. No, naprawdę. I masz mocne w tej brwi w ogóle w tym makijażu, które odwzorowuje. O, no, rzeczywiście. To masz takie delikatniejsze. Tak, mocniejsze niż ja robię na co dzień, więc najwyżej będę taka brow. A teraz właśnie są przecież modne te cienkie znowu. Tak. I to jest dla mnie trochę horror. Dobra, ale... dylemat. No. Do końca życia taka właśnie cienka brew, czy do końca życia monobrew? Cienka brew. Cienka. Mimo wszystko. Cienka. Mhm. Ale ja widziałam modę na monobrew przez chwilę. Tak, przez chwilę tak. Była. Była. Tak, taka ale... oryginalna, artystyczna, no. Typu Frida. Dokładnie. Ale no, to nie miało szans przebicia. Okej, uważam, że te brwi już są chyba dobre. Czy dramę Jeffree Star i tamta Tatiana, czy jak ona tam się nazywała, czy można porównać tą dramę do polskiej dramy Red Lipstick Monster z stylizację? A nie, to znaczy ta nasza polska wersja jest taka trochę biedna. Na takiej tak. Sensie, że drama, nie drama, wiesz tak. Co chodzi? O co tam, między nimi poszło? Szczerze mówiąc nie wiem, bo one się przecież lubiły. No, ale jakby... chyba już jest znowu. Znowu chyba, tak, że one znowu nagrywały razem, jakby, nie wiem. Ja też staram się nie śledzić w ogóle dram, tylko przy okazji jak do mnie dochodzą, że tak powiem. Bo jakoś mnie to, wiesz co, życie innych tak nie za bardzo. No. Nie, bardzo dobrze. Ale ty też chyba nigdy nie miałaś dramy. No właśnie nie. Nie, powiem ci, że ja też nie mam problemów z ludźmi za bardzo. W sensie mało kto mi przeszkadza. Na przykład jak ktoś, jak kogoś nie lubię, no to po prostu nie spędzam z nim czasu albo nie, wiesz, nie robię z nim rzeczy. Tyle. Więc w zasadzie nawet nie ma punktu zaczepienia. Tak. Ja sobie użyję już tego
brokatu. Mam nadzieję, że on nie zasechł. Trochę zasechł. Damy radę. Ogólnie mam śmieszną sytuację, no. Bo uznałam sobie, dobra, przyjeżdża do mnie Aga, zrobię jakiś research i odpalił mi się quiz na temat Agnieszki Grzelak. Stwierdziłam sobie, nie no, ja muszę sprawdzić, jak dobrze znam Agnieszkę Grzelak. A tam, jaki wypadek miała Agnieszka Grzelak? Coś tam złamana ręka, coś tam, przejechanie ratrakiem. Aha. I ja takie, nie mam pojęcia, co to ratrak, to na pewno nie to. Klikam, to. W ogóle, co to jest ratrak przede wszystkim? Wow, ja już zapomniałam, że w ogóle się tym podzieliłam. I teraz, i tak właśnie mówisz o tym wypadku, to jest jaki wypadek? W ogóle, jak miałam chyba 11 lat. O Boże. Więc jakby dawna sprawa. I ratrak, słuchaj, to jest ten taki jakby czoł, tylko do kruszenia lodu na stokach. Aha. Więc takie coś mnie przejechało, jak miałam 11 lat. Ale jak? Tylko to było w Austrii i kiedyś właśnie mogły jeździć te ratraki wtedy, kiedy jeździli ludzie na stoku. Boże. Teraz już nie mogą. Dzięki tobie. Nie wiem, czy dzięki mnie, ale jakby teraz już tak nie można. No i powiem ci, że facet był pijany. O i Boże. Jakby nie zauważył, że my stoimy i po prostu akurat najechał na mnie, no a moją mamę tylko stratował. To jest w ogóle mega dziwna sprawa, bo ja powinnam mieć połamany kręgosłup, a nie wiem, jak to się stało, że nie mam i że w zasadzie wszystko było okej. Okay. Ale pamiętam, że mnie przewozili helikopterem do szpitala, w ogóle panika i tak dalej. No. Wycieczka! Jej! Ej, nie, masakra! No. Czy to ale jest satysfakcjonująca ilość tego brokatu? Tak. Tak, definitywnie widzę, że się tam dzieje, no. Ej, dobra, jestem mega ciekawa tych ust w tym makijażu, bo są taki efekt, jaki ja bardzo lubię. O, czyli okay, wiesz, że te całe usta są właśnie takie koreańskie. Ja to chyba w ogóle spróbuję zrobić cieniem. Tak, definitywnie możesz to pokryć cieniem. W ogóle przeczytałam też, że pracowałaś w telewizji. Jak wspominasz ten czas? Powiem ci, że bardzo dobrze, bo zwykle w telewizji, znaczy jest przemiał, jest i w ogóle mocny, jest naprawdę mocny ruch, w sensie, że trzeba... Może nie, przynajmniej wtedy, kiedy ja pracowałam, ale jak gdyby, że bardzo jest intensywnie, że wszystko jest na sekundy i po prostu trzeba latać od jednego miejsca do drugiego, ale ja zawsze lubiłam, jak się coś działo, zawsze też byłam bardzo pracowita, więc jakby dla mnie to było no, idealne środowisko i ludzie też w telewizji, w sensie, nie wiem, czy ludzie od kamer, oświetlenia i tak dalej, to zawsze były takie mega ziomeczki i po prostu było super. Klimat był bardzo fajny i ja bardzo lubiłam pracować w takiej ekipie. Fajnie, jak się dobrze pracuje w dobrej atmosferze z dobrymi ludźmi, to się po prostu czuje. No. I w ogóle ta kredka to jest jakiś hit, to jest taka metaliczna. Ja nią lubię tutaj robić sobie takie kreski. Ej, ale od razu widać, że jakby to, co odtwarzam, to jest twój make-up. Róż i jeszcze raz róż. Trochę przesadziłam akurat z różem na ustach, bo powinny być troszkę bardziej brzoskwiniowe, więc dołożę sobie pomarańczowego. Troszkę sobie je powiększę tak odrobinkę. Kurde, masz kanał od 2012 roku. Ty przez te trendy pewnie jakby masz za sobą bardzo dużo trendów. Jaki był taki okres świetności u Ciebie w tym makijażu, czy nawet po prostu w YouTubie? Wiesz co, właśnie to trudno powiedzieć, bo ja też zawsze robię charakteryzację na Halloween i to jest coś, co mega mi sprawiało przyjemność i dla mnie największą zajawką jest to, żeby zrobić to tak, żeby ktoś inny też mógł to odtworzyć. Czyli super, wykombinować z takich domowych rzeczy, jak zrobić weknę, jak zrobić Demogorgona. Tak. No. Ale słuchaj, okres Halloween to zawsze był moment, gdzie ja najbardziej wyczekiwałam filmików właśnie youtuberek z charakteryzacji, z jakichś sposobów na Halloween. Ogólnie tragedia. Zrobiłam sobie coś w to drugie oko. Ale to wiesz co, u mnie też mega dziwnie wyglądało w trakcie. No bo te rzęsy się tak pomalowały, ale tu jakoś mi wyszło. A tu wyglądam jakbym miała ciapkę. Robię kreskę, czyli coś, w czym czuję się dobrze. Mam nadzieję, że tego nie zwalę. Mówiłam, że kreska to wyklepie. O kurde! Mega cute, co? Mega! No wyglądasz jak takie naprawdę anime dreams. O Boże, wiesz czym ja byłam ostatnio zachwycona? No. U Ciebie co zobaczyłam? Tą imprezą Hogwarts dla Twojego chłopaka. Urodziny. O Boże, jakie to było ekstra. Bo to w ogóle to śmieszna historia, bo to miało być właśnie ode mnie prezent dla niego na urodziny i miało być urodziny niespodzianka. Aha. Więc już właśnie jakby zarezerwowałam zamek. I zaczęłam kombinować już, ale jakby bliżej tych urodzin, no bo mu powiedziałam, że szykuję niespodziankę i tak dalej. No i one dla niego, urodziny są akurat bardzo ważne, więc powiedział, że tak, że muszę mu powiedzieć, bo on nie da rady. No i jak mu powiedziałam, no to się zajarał, ale jakby przejął, żeby zrobić to tak, jak on chce. Mhm. Więc jakby został ten zamek i tak dalej, ale po prostu zrobił to na o wiele wyższym levelu, więc po prostu podokładał tam mnóstwo swoich rzeczy, no ale zrobił to... Przecież nawet kotary tam były w klimacie Hogwartu. Wszystko, takie małe
do sala nawet nie określimy o tym nagranym. To było super. Nice. Ja właśnie też chyba już na tusz przechodzę. No właśnie, ja muszę przyznać, że jestem prawie na wykończeniu, ale została mi najważniejsza część, czyli białe piegi. Przyznam, że wyglądam jak laleczka. Ja zapomniałam o ważnej rzeczy, czyli nosek, żeby sobie tak rozświetlić. A powiedz mi, czy oko, myślisz, że już wszystko, czy jeszcze coś byś dodała? Myślę, że tak, bardzo dobrze to wygląda. Doklepię, żeby ten róż jeszcze bardziej przechodził mi tutaj we włosy troszkę. W ogóle powiem ci, że naprawdę mega się cieszę, że udało nam się nagrać razem, bo strasznie mi się to podoba. I ten odcinek do mnie na zamianę kosmetyczek mnie zaskoczyłaś tymi dwoma rzeczami. I właśnie teraz to odtwarzanie mega. Też mi się bardzo podoba. Widzowie, dajcie oczywiście znać, jeżeli chcecie kolejne odcinki z Agą. No nie, no, wyglądam mega cute. Jakby wyglądam tak ojej, słodko. No, jak taki Bambi, anime Bambi. Mam ochotę się polizać. Ej, przygotowałam w ogóle mega śmieszne dylematy. Wow. Nie myć przez tydzień ciała, czy nie myć przez tydzień zębów? Wow. Ja. Czemu takie trudne? Ciężkie. Na przykład ja nie wytrzymam z zębami brudnymi. Muszę mieć świeżo. A pachy śmierdzące? Trudno. Tak? Trudno, przeżyję. To jest tylko tydzień. Nie byłaś nigdy chora i leżałaś nie myjąc się? Byłam, no ale to wiesz, dwa dni. No cztery, no u mnie max myślę. Takiego wiesz, nie mycia się przez chorobę, ale tydzień dotrzymałabym. No może zęby rzeczywiście. Ja bym zębów chyba nie dała rady nie myć. Bo myślałam, że może guma czy coś takiego, wiesz, żujesz gumę i tak. Nie wierzysz, nie chcę tego robić. Chyba zęby, no. Jaki mamy tam drugi dylemacik? Zjeść stuletnie jajko, czy polizać komuś stopy? Zależy, czy czyste. Ja bym nie miała problemu, żebym kogoś polizać stopę, jeżeli jest czysta. Ej, no. Ale stuletnie jajko też już jadłam, więc jakby I did both. Lizałaś komuś stopy? Tak. W sensie nie jakoś tak winnie, ale jak na przykład komuś lizałam, o, najdziwniej rzecz, lizałam komuś gałkę oczną. What? Bo to jest creepy, bo to jest jak żelek, ale słony. O mój Boże, muszę polizać świeżemu gałkę oczną, tak, jak tylko wrócę do domu. Autentycznie. I to nie boli jakby tej osoby, więc, bo mi też coś lizał, ale mimo, że to są mega dziwne rzeczy. Słuchaj, żyjemy challenge w świecie YouTube'a, więc tak, to nie jest do końca takie dziwne. Dokładnie, bo trzeba sobie challenge robić. No to ja chyba też stopę bym prędzej polizała niż stuletnie. Ja też miałam okazję jeść i nie, jakby nie chcę. Mieć do końca życia zmarszczone palce od wilgoci, czy wysuszone usta? O nie! Wow. Jestem chora. Wow. Zmarszczone palce od wilgoci, czy suche usta? Palce, bo czułabym wtedy, że mam super moc. Bo to jest wtedy duże tarcie na palcach i wiesz, chwytam ja tego się. Nienawidzę. No ja wiadomo, że tego się nienawidzi, ale jeszcze bardziej nienawidzę suche usta. Wolałabyś jeść do końca życia swoje ulubione danie, ale przesolone, czy znienawidzone danie, ale zrobione idealnie? Przesolone. Chyba też przesolone, bo powiedzmy, moje ulubione danie to sushi, więc w sumie, ej, sushi jest zawsze przesolone, bo tam jest sos sojowy, więc to akurat nie byłby problem, ale na przykład, no jakbym miała jeść wątróbkę do końca życia, której nie widzę, operator za kamerę. Ja lubię. Nie. A czego nie lubisz? Lubię brukselkę. Czego nie lubię? No. Selera. Selera? Tak, jest bardzo randomowe. No. To jest spojrzał, brukselkę jesz i węglowodany. I co mówiliśmy? Wodorowe. Tylko nie węglowodany. Ja wiedziałam, gdzie to jest, ale nie wiedziałam, jak się nazywa. Wiedziałam, że na W. Tak, wątróbkę i brukselkę, ale nie selera. Nosić do końca życia mokre skarpetki czy mokre majtki? Hania! Tortury! Socjopato! Stara, przeżyłam twoje 5 minut, finał i różne odcinki z torturami. Call me socjopata. Wow, wiesz co, chyba mokre skarpety. Mokre skarpety? Wolałabym. I'm done with chory pęcherz. No jakby co? Mokre majty najgorzej. Mokre skarpety. Ale to i tak dosyć, wiesz, To były nasze dylematy, to są nasze makijaże. Chyba obie skończyłyśmy całkiem. Chyba tak. Zróbmy sobie teraz porównanie, jak dobrze odwzorowałyśmy swoje makijaże. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek z gościem specjalnym. Ja ci również bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki. No i widzimy się za tydzień o 17:00. Pajo! I piszcie, czy chcecie więcej odcinków makijażowych.